wam o obrazie Dziewczynka z chryzantemami. Namalowała go Olga Boznańska w 1894 roku w Monachium. Nie wiadomo, jak dziewczynka miała na imię. Bohaterka ma lekko kasztanowe włosy oraz piękne, błyszczące i ciemne oczy. Ubrana jest w ciemnoszarą, skromną sukienkę. W splecionych dłoniach trzyma białe chryzantemy. Dziewczynka jest smutna i może troszkę wystraszona. Dziewczynka z chryzantemami to najsłynniejsze dzieło Olgi Boznańskiej. W czasach artystki portrety dzieci malowano w pięknych i bogatych strojach, w bardzo eleganckich pokojach. Ten portret jest inny. Jest tylko dziewczynka, są chryzantemy i szara ściana. To nieduży obraz namalowany farbami olejnymi. Teraz możemy go oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie.